Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Wybitne dzieło architektów, dekoratorów i budowniczych różnych epok. Jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. W zamku w Łańcucie przez lata toczyło się wystawne życie możnych rodów. Mało kto jednak wie, że zanim stał się on własnością Lubomirskich, zamieszkiwał tu diabeł, zwany Łańcuckim. Podobno przy odrobinie szczęścia można spotkać tutaj trzy zjawy. Jedną z nich ma być sama księżna Izabela Lubomirska. Zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie to wyjątkowa w skali Polski wielka rezydencja magnacka. Wyróżnia się rozmachem kompozycji przestrzennej, wysoką klasą artystyczną zabytkowych budynków, wyjątkowym wystrojem i wyposażeniem wnętrz oraz unikatowymi zbiorami muzealnymi. Przez lata właścicielami rezydencji byli Stanisław Lubomirski, Izabela z Czartoryskich Lubomirska oraz członkowie rodu Potockich. Na listę pomników historii zespół zamkowo-parkowy został wpisany w 2005 roku. Pytanie może wydawać się proste, ale na pewno wielu osobom się nasuwa. Łańcuch to zamek, pałac czy też forteca? Właściwie wszystko. I zamek, i pałac, i forteca. Najpierw był to zamek obronny, otoczony systemem fortyfikacji, stąd można go nazwać fortecą. Później, w XVIII wieku, przebudowany został już na rezydencję pałacową i bardzo często nazywany był pałacem. Jeszcze w naszych czasach mówiło się pałac w Łańcucie albo zamek w Łańcucie, a park pałacowo-zamkowy. Trochę taka szalona rozbieżność, ale Potocki bardzo przestrzegał, kiedy przychodzili do niego dziennikarze i mówili, żeby ich oprowadził po pałacu, to mówił po zamku, po zamku. Zamek oparty jest o schemat Palazzo in Forteza. Co to oznacza? Zamek łańcucki posadowiony został w środku takiej pięcioramiennej gwiazdy z bastionami wysuniętymi w przestrzeń, w przedpole. Te bastiony pozwalały na prowadzenie ognia bocznego, a z kurtyn pomiędzy nimi ogień na wprost. Zamek poprzedzało oczywiście przedpole, to jest ten teren poza aleją otaczającą fosę. Potem fosa. Fosa była fosą suchą, omurowany stok i wały ziemne. Wały ziemne były bardzo dobre, bo kule w nich grzęzły. Zamek w zasadzie nigdy nie został zdobyty. Który moment w historii tego miejsca najsilniej zaważył na jego charakterze? Czy to były czasy ostatnich Lubomirskich? Myślę, że chyba tak. To znaczy na pewno pierwszego Lubomirskiego, Stanisława Lubomirskiego, hrabiego na Wiśniczu, który tę rezydencję wzniósł. Później oczywiście kolejni Lubomirscy kolejnie się dokładają, a to hełmy barokowe powstają, a to znowu Tillmans Gameren też tutaj swoje znaczące zmiany wprowadza i dopiero taka kolejna wielka przebudowa ma miejsce na przełomie wieku XVIII na XIX. Wtedy właścicielką Łańcuta jest Izabela z Czartoryskich Lubomirska, zwana Wielką Księżną. Dla niej w Łańcucie pracował Christian Piotr-Eigner, Szymon Gomiuczuk, Jan Christian Kamzecer, Vincenzo Brenna. Księżna Marszałkowa rzeczywiście tutaj nadała wyraz temu domowi wspaniały i o rezydencji łańcuckiej, wówczas o pałacu w Łańcucie, mówiło się w całej ówczesnej Rzeczypospolitej. Tutaj było trudno się dostać. Zamek słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych. Nietknięte zniszczeniami ostatniej wojny przyciągają co roku rzesze turystów. Znajdziemy tu pomieszczenia reprezentacyjne, a także anfiladę pokoi o różnym przeznaczeniu i z rozmaitych epok. Niedaleko zamku znajdują się dwa imponujące budynki neobarokowych stajni i modernistycznej z elementami klasycystycznymi wozowni. Choć tworzą one oddzielny kompleks hipiczny, tak jak za właścicieli, stanowią część łańcuckiej rezydencji. Wzniesiono je na przełomie XIX i XX wieku według projektu francuskiego architekta Amanda Bocquet. Ile pojazdów znajduje się w obydwu kolekcjach i skąd one pochodzą? Po rodzinie Potockich 55, w muzealnej kolekcji 75. W tym zbiorze po rodzinie Potockich są pojazdy tylko z Łańcuta i związane z rodziną Potockich i z księżną Izabelą Lubomirską, która była przed nimi właścicielką Łańcuta. Natomiast w tej kolekcji muzealnej, tych 75, mamy bardzo interesujący pojazd, który był podróżnym pojazdem po książętach saskich. Z tym, że tym najcenniejszym
związanym z kolekcją muzealną. Pojazdem jest kareta berlinka generała Piotra Szembeka i jest to historycznie stwierdzone, że tym pojazdem jechał Fryderyk Chopin. Te pojazdy mają właśnie bardzo różne nazwy i różne przeznaczenie. Wyjaśnijmy może, które do czego służyły. Istotnie jest bardzo wiele nazw pojazdów, które niejednokrotnie odnoszą się do ich funkcji, jak na przykład kareta podróżna nazywana z francuska dormezą od dormir, czy po polsku leżajką, ale też pojazdy, które w swojej nazwie nie mają w ogóle zawartej funkcji, jak na przykład Milord czy Wiktoria. To są powozy wyjazdowe. Czy kolor powozu jest związany z jego hierarchią? Czarne to są powozy paradne. Tak. Może nie tyle z hierarchią, co właściwie powiedziałabym z przeznaczeniem. Połowa XIX wieku jest taką cezurą, kiedy przyjęło się dość ostro w obyczaju, że tylko pojazdami czarnymi albo bardzo ciemnymi udawano się na miejskie spacery, wieczorami z wizytami, wieczorami z wyjazdy do teatru czy inne oficjalne. Pojazdy w kolorze żółtym, czyli wykonane w naturalnym kolorze drewna, były używane do wyjazdów par excellence wiejskich, czyli spacery wiejskie, czyli wyjazdy gospodarcze, na przykład w pola, linijki do tego służyły, czy takie bardzo ładne diki, tak zwane polowce, ale też do wyjazdów na polowania. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim. Znajduje się tam wiele ciekawych gatunków drzew i roślin. Ważną częścią parku są też pawilony i zabudowania gospodarcze, niegdyś ściśle związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji. Zamek w Łańcucie szczęśliwie przetrwał okres wojny i do dziś zachwyca swoim bogactwem. Oranżeria, zameczek romantyczny i odbudowana zamkowa storczykarnia to prawdziwe perełki, które można zwiedzać godzinami. Życie towarzyskie, muzyczne i teatralne kwitło tutaj już od czasów Izabeli Lubomirskiej. Sama księżna, widząc jak wiele dziś dzieje się w Łańcucie, z całą pewnością byłaby zadowolona.